Hej moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, odkryliśmy sobie w poprzednim odcinku wodospad, jakiś biom grzybowy. Jestem ciekaw, czy będzie coś za wodospadem, bo zazwyczaj w grach jest coś za wodospadem. Jakaś jaskinia, jakaś wyrwa, która właśnie pozwala na wejście, ale tutaj chyba nic nie ma. Oto panie twórco, jestem bardzo zniesmaczony. Jestem mega zniesmaczony. Zawsze coś było. Tu jedyne co jest, to zepsute tekstury. Wody nam brakuje też, więc musimy się ubezpieczyć na tym punkcie. Widzę, że to jest w ogóle koniec mapy. Tu jest koniec mapy. To jest w ogóle jakaś wyspa. Widzę, że tu jeszcze będzie coś dorabiane. Coś musi być dorabiane. Więc może twórcy po prostu jeszcze tego nie zrobili. Fall damage się zrobił! No! O, w dupkę węża! Już tu nie było fall damage. Tu nie było fall damage. Jakaś aktualizacja może była. O nie! Oh no! Dobra, spieprzamy stąd. Niedobrze. No tu ewidentnie jest jeszcze nieskończone, więc może dlatego chłopaki zrobili full damage w tym miejscu. Nie, no ogólnie ładnie, ale nic tu nie ma. Nic tu nie ma, więc stąd spierdzielamy. Spierdzielamy. Wow, zapomniałem się zdeczka. Zdeczka się zapomniałem. I chyba lecą komety. Chyba lecą komety. Co to jest kobalt? Ale dziwnie to wyglądało. Widzę, że w ogóle te tekstury są tutaj niedorobione. Te tekstury są tu niedorobione. Widać, że twórcy jeszcze nad tym pracują. Tam. Żelazo. Myślałem, że na początku siarka, ale nie. Naprawdę nie mieliście kiedy włączyć tej burzy piaskowej, jak coś chciałem zobaczyć. Kurde blaszka. Nic nie widzę, nic a nic. Ale widać, że nawet tu są surowce. Ja mogę tędy przejść? Pozwolisz mi, gra? Mi nie pozwolisz. Zobaczyć, co tam jest. Tam nie ma nic. Głód i rozczarowanie. Bardziej obawiam się tego, że zabraknie mi wody, wiecie? Tego się naprawdę obawiam. Wow! Bo tego to się nie spodziewałem. To jest lawa? Tak, to jest lawa. O dziwo, nic mi ona nie robi. To tutaj to irydu powinno być, no właśnie, od zajebania. Od zajebania. Kolejna skrzyneczka. A w skrzyneczce? Jasiona tuska. No i jakieś barachło. Którego nie potrzebuję w tej chwili. Ale tego irytu jest mało. Oto! Wow, jaki secret odkryty. Butelka wody. Kurde, no spadłeś mi z nieba. Czemu ja jej podnieść? O, właśnie. Chciałem ją podnieść. Racje żywnościowe. No kurde blaszka, to mnie zaskoczyli chłopaki. Tylko tak, ciebie zaskoczyli chłopaki, a ja... Zaraz umrę. Zaraz Shiro będziesz miał szybki recall. Zaraz będziesz miał szybki recall, ale kurde, coś tu jest. Myślałem, że znalazłem idealny krater po meteorze do budowy mojej platformy startowej, ale widoczność jest okropna. Nie ma mowy, żebym mógł cokolwiek stąd wysłać. Postaram się zrobić kolejną podstawę wyżej na krawędzi krateru. Gdzieś w pobliżu 580-85-15-20. Powinno zadziałać. Mam nadzieję, że mgła wkrótce zniknie. Rok 3041. I-klas.
Print screen, F12. Pójdziemy na te kordy. Pójdziemy na te kordy, kochani, naprawdę pójdziemy na te kordy. To jest jakaś skrzynka jeszcze. Super stópka, spoko. Super stópka, spoko. Ciarka, iryt i tak dalej. I tak dalej. To bez szału w sumie. Wiem, że to będzie większe. Tam przejścia nie ma? Nie ma. Ale naprawdę nie sądziłem, że jest tu taki secret fajny. Teraz mi trochę szkoda. Ja te butelki zostawię. Jedną sobie wezmę. Jedne racje też sobie wezmę. Dobra. Jakie tam były kordy? Jakie tam były kordy? Czekajcie, bo ja sobie muszę to zobaczyć w Steamie. Teraz tego nie widzicie. Widok zrzuty ekranu. Jest tutaj. Otwórz. Mam wiadomość już przed oczami. No, weź myszko. Weź myszko. Uspokój się. Uspokój się, myszko. Minus 580. Dobra, weźmy sobie jeszcze trochę tlenu. Minus 580 to musi być w tą stronę. Minus 580. Gdzieś tu. 90 nawet. 85. Osiemdziesiąt pięć. 15, 20. Właśnie nie wiem, jaka to jest. A, to jest tu. Jeszcze raz. 580. 580. 85. 85. No to mi pokazuje w tą stronę. No właśnie, to mi troszeczkę pokazuje w tą stronę. Tak jakby gdzieś tu. Chyba, że to jest tak samo ukryte w ziemi jak tamto. Minus 580 jest w tą stronę. O, idziemy chyba w dobrą stronę. Bałem się, że ten kurde tlen. To jest 580. Jest! Mamy to! O kurde, dobra, tylko tu jest sporo więcej rzeczy. Tu jest sporo więcej rzeczy. Magnes, 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 magnes. Nie ma magnezu. No dobra. Gdzieś tu. Dobra, będę wiedział. To jest lampa! Dobra, ale to będzie widać. Będzie widać koło skrzynki. Ogarniemy, spokojnie ogarniemy. Ogarniemy, szybko, szybko, bo tlen nam się kończy. O, kobalt. Kończy nam się tlen, kończy nam się tlen. Bardzo mega, kończy nam się tlen. Pyk. Pyk. Ten kobalt możemy wrzucić w sumie. Co potrzebujemy do zrobienia? A, w sumie mamy to. W sumie mamy to. W dumie to mamy, więc luz. Butelkę z tlenem mamy. To sobie możemy już zjeść. Wodę też mamy. Wszystko mamy, dobra. Gdzie to było? Gdzie to było?
Musiały być tutaj dwie skrzynie. Tak? Tak. Są dwie skrzynki. I to było gdzieś tu na górze. O, właśnie tu. Wspinaj się. I co my tu, kochani, mamy? No mamy pierdolnik. I to lekko mówiąc. Rozbierz szczątki. Dużo szczątków. Wow. Ale tutaj tego jest. Ale tutaj tego jest. Za Chiny ludowym tego nie znalazł bez tych koordynacji, naprawdę. Niski poziom nawodnienia, spoko. Kapsułki tlenowe. Jak ja bym wiedział. To mi nie powiedzieli dziady. To co to jest? Nie wiem, co to jest. Są silniki, ale silników się podnieść niestety nie da. Też właśnie, liczę na to, że tu sporo tych silników będzie. Wow, ale normalnie jak w Alien Isolation. Powylatuj sobie, spoko. No jaja sobie chyba robicie. Naprawdę? I antenka, o, jest wiadomość. Nasiona Pestera. To nam jest niepotrzebne. Pręt jerdowy może weźmiemy. Próba wysłania wiadomości. Noel 86. Dobra. I klas. Rok 3041. Czyli też mu się nie udało. Cały czas miał problemy z zasięgiem. Mgła nie opada. Więcej skrzynek. Nulna. Trochę nawóz. Mnie interesuje, nie powiem. Nulna i tuska bym wziął. A, jeszcze 8 tu jest. Tym bardziej bym to wziął. Dobra. Nulna. Zostawmy na razie. Pręt uranowy weźmy. To się przydaje. Jakoby nie patrzeć. Będziemy mieć te teleportery i tak dalej, to dopiero będzie jazda. Co tu jest? Wow. Tutaj na skrzynia jakiś serwer. O kurde. Ile dni spędziłem na tej planecie? Już nie wiem. Czy moja rodzina wciąż mnie pamięta? Bardzo im tęsknię. Brakuje mi w tym momencie wszystkiego, co nie jest czerwoną skałą. Czy ktoś czeka na mnie w domu? Czy naprawdę mam szansę się stąd wydostać? Robię co w mojej mocy. Żeby przetrwać i robię to coraz lepiej. Może przyjdzie jakaś pomoc. Może przyślą ekipę ratunkową. Nie ma mowy, żeby nikt nas nie szukał. Szukał mnie. Niklas, 3041 rok. Chłopak był już zdesperowany. To mocno zdesperowany. Dobra, Shanga nie chcemy. Widzę, że kolejne szczątki do rozebrania. Tędy to my chyba weszliśmy, prawda? Ja. Poszliśmy drugą stroną przy okazji. Widzę, że ta gra ma jednak jakąś fabułę. I to, co jest najlepsze, może być nawet ciekawa fabuła. Co tutaj mamy? Estera, Nulna i Tuska. Kurde. Biorę te Tuski, no. Kaninko, sorki, memorki, ale zostajesz. Żelazo możemy zostawić. Już nic nie mam. Naprawdę jest sporo takich surowców, które są dosyć ważne. Wow! Part pulsarowy. Łóżka nie możemy zniszczyć. No i mamy kolejne. Dwa chipy. Ale chipy nam się już nie przydadzą, bo już mamy full. Coś tu jest? Nic nie ma. Jest złota statuetka. Co
co jeśli zostanę tu na zawsze? Znalazłem wystarczająco dużo lodu, by nie umrzeć z pragnienia, a moje sezonki rosną coraz lepiej. Udało mi się zestroić źródło energii z kilkoma panelami słonecznymi i przynajmniej na razie mam wreszcie odrobinę komfortu. Czy mógłbym tu spędzić całe życie sam? Potrzebuję towarzystwa do życia? Umrę tutaj samotnie? Jest coś naprawdę dziwnego na tej planecie. Nie potrafię powiedzieć, co to jest, ale im więcej czasu tu spędzam, tym bardziej chcę zostać. Bzdury. Iklas. 3041 rok. Czyli pan Iklas zaczyna się załamywać. Niedobrze. Niedobrze. Co zostawiamy? No nie wiem, naprawdę nie wiem. Wziąłbym sobie tą statuetkę, no. A wóz możemy zostawić. Statuetka ważniejsza. I to chyba wszystko stąd. Znaczy, na pewno nie wszystko, ale przynajmniej to, co możemy w danej chwili wziąć. Tu już się zaraz nam tlen niestety wyczerpie. Mam jeszcze jedną butelkę, ale co z tego? Co z tego, że mam jedną butelkę? Dobra, wychodzimy z tego grajdołka. Wow, jak jasno. Jak jasno. Tu jeszcze te panele słoneczne. Zrobiłbym... nie lampę obszarową, spokojnie. Tytan, krzem, aluminium. Co to jest? Krzem, tytan. Tytan tu gdzieś był. I aluminium, ale aluminium nie ma. Chyba, że... Mam jeszcze jeden plan. Tytan, krzem, aluminium. Tytan i krzem tam się na pewno znajdzie, tylko pytanie, czy znajdziemy tu aluminium. Jest aluminium. No i tak wodzka, co zostawić? Puskały mnie zostawią, no kurde, no dobra, no pęt irydowy. Jeden. Trudno. Aluminium. Chcę znać lokalizację tej miejscówki. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę możemy sporo rzeczy znaleźć i tak naprawdę biomasa ekranowa, nowy schemat. Greenery. Taki achievement poleciał. Krzem. Wiem, spokojnie, wiem. Tytan. I krzem. Dobra. To sobie damy na różowo. Jak zdążymy, to zdążymy. Jak nie zdążymy, to mam kapsułkę tlenową, spokojnie. Musiałem. Nie zdążyłbym, cholercie. Ale to nie szkodzi. Kobaltu mamy tu aż nadto. Ale z pewnością się jeszcze cofnę po tą wodę, którą zostawiliśmy. Bo myślę, że się może przydać. Oj może. Kapsułka tlenowa. Chciałem wodę. Napijmy się. Weźmy sobie to. Jedzenie tak szybko nie schodzi, więc spoko. Dobra. Tu jest skrzynia jeszcze. Szanga nul na super stópka. Aja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 j
Dobra, kiedyś tu wrócimy. Kiedyś tu wrócimy. Mamy znacznik chyba. Tak jest, różowy znacznik. Trzeba pamiętać, no. Innej opcji nie widzę. Tędy próbowaliśmy wlecieć. Nie udało się, prawda? Przejścia jako takiego nie ma. Przejścia nie ma. A przynajmniej nie widzę. O, 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 a może jest. Ha! Kochani, my tu mamy szybkie przejście. Myślę, że twórca tego nie... Wow! Nie ogarnął. Wow! Widzimy cały statek. No nie! Chciałem tam wejść i zobaczyć. A wtedy możemy. Może i nie.
Nie wiem, jakoś dziwnie przeszliśmy. Puck. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Złota skrzynia! Złote nasiono! Świetnie! Panie Tusk, jeden zostajesz. Resztę sobie oczywiście ogarniamy. Rakieta na rośliny. Rocket Launcher. Tu jest sporo surowcy jeszcze. W sumie moglibyśmy zrobić to i to, bo to jest niepotrzebne. I wrócić się po tą złotą skrzynię. Ale, moi drodzy, zbliża się czas. Zbliża się czas na zakończenie odcinka, niestety. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Planet Crafter. Ja już sobie tam dolecę na spokojnie, samoistnie. Trzymajcie się. Hej, hej!